W tym przykładzie zauważ, zmieniły się wartości funkcji, które są przyporządkowywane do argumentów. Tutaj argumenty w pierwszym wierszu nie zmieniły się w tej tabelce, widzisz, ciągle mamy te same argumenty, natomiast wartości funkcji mogą się zmienić, bo teraz po prostu otrzymujemy inne przyporządkowania. Ktoś stwierdza, że bardziej mu pasuje takie przyporządkowanie. Minus dwójce przypisuje wartość równą 2 z jakiegoś powodu. No i łączymy to na naszym grafie. Następnie minus 1c mamy przyporządkować wartość równą 1. I tak dalej. Na pewno zauważyliście, że dwie liczby ze zbioru y nie mają przyporządkowań. Może tak być. Funkcji może tak być. Najważniejsze jest dla nas to, aby elementy ze zbioru X miały dokładnie jedno przyporządkowanie. Czyli i wszystkie elementy ze zbioru X muszą być wykorzystane do tych przyporządkowań. Nie może zostać żaden wolny element. Natomiast w zbiorze Y może być taki wolny element. I teraz te elementy, które połączyliśmy. Ze zbioru Y nazywamy wartościami funkcji. Wartościami funkcji, zapamiętaj, natomiast cały zbiór Y nazwalibyśmy przeciwdziedziną. Tak, czyli liczby 0, 1, 2, 3 to są wartości funkcji, natomiast liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5 to jest przeciwdziedzina. Jeżeli potrzebujesz, zapisz to sobie. Ok, gra, graf już powstał. Teraz musimy znaleźć opis słowny, czyli no, próbujemy określić tą funkcję jakąś regułą, w jaki sposób funkcja przekształca argumenty w wartości. I tutaj uwaga, odkrycie reguły nie zawsze jest proste. Niekiedy trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę się zastanowić. Jakie działania moglibyśmy wykonać, na przykład jakie liczby moglibyśmy dodać lub odjąć od x, lub pomnożyć, podzielić, niekiedy trzeba by było spierwiastkować, podnieść do potęgi, a nawet niekiedy można by było nałożyć wartość bezwzględną na każdy argument. I zwróć uwagę, że to tutaj zadziała, bo wartość bezwzględna z minus dwójki to 2, wartość bezwzględna z minus jedynki to 1, z 0 0, z jedynki 1, z dwójki 2 i 3 z trójki 3, czyli ta reguła działa w każdym przypadku, dla każdego argumentu, a zatem możemy już zapisać. Myślę, że to wystarczy. Teraz sprawdźmy na koniec, dla ilu argumentów ta funkcja przyjmuje wartości nieparzyste? Wartości, przypominam, że to są to jest ta część tabelki, w której mamy zapisane f od x, to jest wartość, wartości, czyli inaczej też y małe y. Nie mylmy ze zbiorem y. Dobra, to szukamy liczb nieparzystych. Podkreślmy sobie jedynkę. Jedynkę oraz trójkę. Czyli mamy trzy takie argumenty. I wskażmy jeszcze te miejsca w funkcji. Mamy tak: argument równy minus 1 wartość równą 1. Ale zauważ też, że argumentowi równemu 1 przypisana jest ta sama wartość. Może tak być w funkcji. Pamiętaj, że każdy element ze zbioru x, każdy element musi mieć przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y. Ale możemy. Na przykład, wszystkim argumentom przyporządkować jedną wartość. Wszystkie argumenty mogłyby być na przykład równe 1. To byłoby OK. Natomiast z drugą stronę nie może być tak, że jednemu argumentowi przyporządkowane są dwie wartości. Nie moglibyśmy mieć takiej sytuacji, że przykładowo z minus dwójki wychodziłyby dwie strzałeczki lub trzy strzałeczki. Nie. Każdy element ze zbioru x musi mieć przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y. OK, y, to jest ta informacja i jeszcze tutaj sobie zapiszmy, że f od 3 równa się 3. No i mamy pełny opis funkcji. Jest tabelka, jest graf, jest opis słowny. Pięknie.